Obecnie rolnicy stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z zieloną transformacją. Przede wszystkim jest to dostosowanie się do zmian związanych z Europejskim Zielonym Ładem, ale to są również wyzwania związane ze zmianą klimatu. Problemem jest erozja gleby, utrata wody oraz utrata różnorodności biologicznej. I aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebujemy oczywiście innowacji, otwartości na zmiany, ale przede wszystkim potrzebujemy transferu wiedzy. Dlatego jednym z głównych naszych działań było przygotowanie platformy e-learningowej ASAP Akademia. To jest źródło wiedzy oparte na przewodniku rolnictwa zrównoważonego ASAP, który został przygotowany przez nasze stowarzyszenie wraz z czołowymi polskimi naukowcami. Wszystkie materiały przygotowane są zgodnie z prawem krajowym i unijnym. I to wynika właśnie z faktu, że chcemy wspierać rolników, ale również firmy w spełnianiu wymogów związanych z zieloną transformacją. To kompendium wiedzy prowadzi rolników przez szereg zagadnień dotyczących rolnictwa zrównoważonego w trzech głównych obszarach: środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. I ostatnio nasz kurs poszerzył się o nowe lekcje poświęcone zarządzaniu wodą, dostępowi do rynku oraz zagadnieniom prawnym prowadzenia zrównoważonego gospodarstwa rolnego. Obecnie natomiast pracujemy nad obszarami związanymi ze zrównoważonym stosowaniem środków ochrony roślin, co jest niezwykle ważne w kontekście celów redukcyjnych wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład. W tym dziale, który zajmuje się wodą, znajdziecie Państwo bardzo ważne informacje dotyczące zarządzania wodą w glebie, także nawadniania, także pozbywania się wody niechcianej w gospodarstwie, pochodzącej np. z mycia maszyn albo opryskiwaczy. W dostępie do rynku dowiecie się Państwo, jak dobrze organizować sprzedaż i jaką uwagę warto zwrócić na certyfikację swojej produkcji. Zapraszamy do naszej ASAP Akademii. Będzie ona dalej rozbudowywana jeszcze o dalsze tematy dotyczące ochrony roślin i będziemy także pogłębiać ten obszar, który zajmuje się produkcją zwierzęcą.